Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowej serii, jaką jest Stalkers Left Pripeti, czyli jak tam kto woli po angielsku, Call of Pripet Complete. Mam tą grę zmodowaną, mam tutaj mod Misery oraz innego rodzaju, różnego rodzaju mody, które podwyższają, jakby to ująć, atmosferę tej gry, bo tylko dla atmosfery nagrywam tą gierkę. Boże, emisje są najpiękniejszą rzeczą na świecie. Zaczniemy nową grę na poziomie nowicjusz, stalker, weteran. Weteran pojedziemy sobie, ponieważ jak grałem ostatnim razem na normalnym, czyli na tam chyba stalkerze. Tak, stalkerze, to powiem wam szczerze, na początku jakieś tam było wyzwanie, natomiast później to już było bardzo prosto, powiem wam. Ale to chyba przez to, że miałem egzoszkielet i takie te rzeczy. Natomiast teraz nie będę przechodzić z egzoszkieletem, jedynie będę miał jakiś tam super mocny ulepszony pancerz. To będzie taka różnica. No i niestety nie mogłem nagrywać programem action tej gry, tylko musiałem ją nagrywać frapsem, tak więc więcej mi to jeszcze miejsca będzie zżerać, te nagrania wszystkie. 100 wskazówek, jak przetrwać w zonie. Wskazówka numer 27. Możesz wywołać podręczne menu dla przedmiotów w plecaku, umieszczając kursor myszy nad danym przedmiotem i klikając prawym przyciskiem myszy. Mam to w dupie. W noc na 26 kwietnia 1986 roku o godzinie 1:23 reaktor bloku 4 w Czarnobylu uległ zniszczeniu wskutek szeregu eksplozji. Radioaktywna chmura przeszła nad europejską częścią ZSRR, Europą Wschodnią, Skandynawią i w końcu dotarła do Ameryki. Konsekwencje katastrofy okazały się tak poważne, iż rząd musiał rozpocząć ewakuację okolicznych miasteczek i wiosek. Wokół elektrowni utworzono strefę zamkniętą o promieniu 30 km, aby powstrzymać mieszkańców przed powrotem na skażony teren. Pomimo katastrofy, elektrownia w Czarnobylu funkcjonuje nadal. Jej istnienie na niezamieszkanym terenie pozwoliło Radzie Ministrów ZSRR założyć w strefie zamkniętej sieć tajnych laboratoriów. No właśnie. 11 czerwca 2006. W strefie zamkniętej zapłonęło oślepiające światło, rozświetlając parujące chmury. Po chwili zupełnej ciszy grom z jasnego nieba zatrząsł ziemią. Większość sił rządowych strzegących terenu zginęła na miejscu. Rok 2008. Naukowcy wciąż nie są w stanie wyjaśnić, co zaszło. Rzadkie ekspedycje do zony zwykle kończą się tragicznie, a ocalali opowiadają historie o zmutowanych zwierzętach. Do roku 2010 na teren zony trafiło według różnych źródeł od 100 do 300 nieznanych osób. Nazywają się stalkerami i utrzymują się ze zbierania tworów zwanych artefaktami, które sprzedają za znaczne pieniądze. Rok 2011. Pomimo kordonu wojskowego fenomen stalkerów rośnie w siłę. Podróżują oni głównie po obrzeżach zony i nie zapuszczają się na nieznany teren w centrum. Nieliczne próby zapuszczenia się w głąb zony spełzły na niczym. Cudownie. Rok 2012. Stalker o imieniu Striełok rozwikłał tajemnicę mózgozwęglacza stworzonego przez ludzi emitera, który przez lata blokował wejście do centrum zony. Po jego wyłączeniu wszyscy stalkerzy ruszyli do zony. Niektórzy z nadzieją znalezienia żyły artefaktów, inni w poszukiwaniu spełniacza życzeń. Rząd postanowił uruchomić operację wojskową na szeroką skalę. Operacja Tor Wodny miała polegać na wykorzystaniu map pól anomalii pozwalających na dotarcie do centrum strefy. Pomimo drobiazgowych przygotowań, operacja skończyła się porażką i żaden ze śmigłowców nie wrócił do bazy.
Major Dziegciarow, agent specjalny SBU, zostaje wysłany do zony w celu zbadania zniknięcia śmigłowców. Przebrany za stalkera, wyposażony w standardowy karabin, racje żywnościowe na 2 tygodnie i radio, rozpoczyna podróż do centrum zony. Racje żywnościowe na 2 tygodnie. Chcecie wiedzieć, jakie to są? Zaraz wam pokażę. Niech się tylko tutaj wczyta. O, 96 FPS. O, od deszczu się zaczęło słodko. O, gra pięknie mi to działa, wszystko takie. Racje żywnościowe na 2 tygodnie. Zaraz wam pokażę, co to jest. Chleb, kiełbasa i 2 konserwy. Really? Dobra, nie będę nawet w to wnikać. Będę właśnie przechodzić grę na różnego rodzaju kombinezonach, jednak nie będę jak podczas mojej pierwszej rozgrywki. O, przecięcie. Jak podczas mojej pierwszej rozgrywki przechodzić grę z egzoszkieletem. Ponieważ było mi za łatwo, a zresztą jestem teraz na hardzie, na ciężkim poziomie trudności. Dobra, skonstruujmy sobie bramę, pobiegnijmy w to miejsce. Tutaj gdzieś powinien być stalker, który nam powie, że możemy pójść do... O, jesteście. Siema, ziomy. Słyszę Ciebie. Gdzie jest najbliższy obóz stalkerów? Przesiedzisz współrzędny na PDA. Słuchaj, mam taką sprawę. Coś wiesz na temat śmigłowców? Nie, ale wiem, że gdzieś tam są. Słyszałem, że nawet z wariackiej barki może się dowiedzieć. Ścieżka na poskowę, że dowiesz się od Noego, jak się tam dostać. Dziękuję. No i cześć. Przyjmie, bre. Wiesz, że to zrobię, to pójdę w stronę tartaku. Pójdę w stronę tartaku i tam wezmę sobie 2 bardzo fajne rzeczy. Czy idzie dobrze? Idę dobre? Dobre, idę. Oczywiście sprint cały czas wciśnięty. Problem z egzoszkieletem by był do nagrywania taki, że... Ogólnie kiedy tu podróżuję, to ja nie chcę wyłączać nagrywania, bo zawsze coś może się ciekawego zdarzyć. To jest gra z otwartym terenem, tak więc tutaj nie powinno być raczej tak, że misja coś tam, tutaj misje są bardzo takie ubogie, natomiast tutaj bardziej się skupię na tym, swoją uwagę, jaki tu jest rozpierdol. Okej, tu mamy tartak i... Boże, niech sobie przypomnę, którym miałem szybkie zapisywanie. Opcje, sterowanie, szybki zapis, to chyba był F6? O, zrzut ekranu. Nie, F5 w tym przypadku tej czyli F5. I tak. Wyciągamy mój detektor. I... moje śruby. Okej, wskakujemy tutaj. Dobrze, jesteśmy na tym daszku. I tutaj już taki pierwszy z fajniejszych sekretów shift. I chyba tak kontroli shift muszę jednocześnie wcisnąć, żeby się jakby tak czołgać. I tak, tutaj mamy schowek z karabinem snajperskim, który... Tu? Mamy śrubki. Może się dziwicie, co się teraz dzieje? Otóż po tym, jak reaktor w Czarnobylu pieprznął, to wszelkiego rodzaju maści anomalie paramagnetyczne rozprzestrzeniły się na cały teren Czarnobyla. I to są właśnie te anomalie. To są różnego rodzaju. Albo płomienne, albo elektryczne. Tego jest naprawdę cała masa i właśnie się podpaliłem. Znaczy nie podpaliłem się? Tylko to, co się stało, to po prostu od temperatury, jaka tam panowała, mnie przyjarało. Ale to się zdarza. Dobra, to karabin, który jest zrobiony z najbardziej, to jest Vicar BC. Ma bardzo dobrą celność, to jest dla mnie istotne, tak więc od tego właściwie będę mógł headshoty walić. A headshot to zawsze jest headshot, nie? Czy ma jakieś pociski w swoim magazynku? Jeżeli tak, to się... Jest 10 pocisków. Jeżeli mam 10 pocisków, to już się cieszę z tego powodu, już szczerze. Dobra, tak więc F5. Teraz idziemy do tartaku. Bo ja tu poszedłem na spalone na gospodarstwo, ale idziemy do tartaku. A przynajmniej w jego stronę. Ponieważ jest pewien lasek, do którego chcę się udać. A w tym owym lasku... Co jest? Myślałem, że coś... Ach, serki, przepraszam. W tym owym lasku także są pewne sekrety. Oczywiście wszędzie są mutanty różnego rodzaju. Nie będziemy do nich strzelać, bo nie można brać sobie amunicji. Ani nie zużywać naszego karabinu. Zresztą ten kak to, no, beznadziejny ma odrzut, to jest jego problem. Dlatego dla mnie jest taka istotna ta snajpa początkowa, a to jest nawet, no powiem szczerze, bardzo dobry model. Oczywiście będziemy później mieli lepsze, ale...
okej, okay, przepraszam, że nagle był taki przeskok, po prostu pewna osoba weszła mi do mojego pokoju, chciałem z quick save'a skorzystać i przy okazji sprawdziłem nagranie, wiem, że na tamtym nagraniu strasznie cicho mnie było słychać. Mam nadzieję, że tym razem właśnie tak mocno ściśle gra dźwięk, że mam nadzieję, że będzie mnie słychać, to już niestety nie jest action, gdzie można sobie ustawić, jak ma głośno być gra, a jak ciebie mocno ma wysłychać w procentach. Tutaj niestety trzeba sobie wyciszyć mocno grę i jeżeli w tym odcinku będzie dalej będę super cicho, to ja to naprawię. Oczywiście mamy zombaki w tej grze, jednak to jest poziom hard i ja na razie przez to, że mam beznadziejną zbroję, nie będę się z nimi mierzyć. Ja chcę pójść w ten teren tutaj, gdzie jest to. Kurde, niby psy. No i jeszcze lecę. Shit! Wypierdolę. Okej, jeden może. Okej, z noża. Czasami z noża najłatwiej się je zabija. Okej. Udało się, udało. Użyjemy oczywiście bandaży. I ja nie będę, naprawdę ja mam zbyt mało teraz różnego rodzaju środków, żeby podejmować jakąkolwiek walkę i znowu użyłem niepotrzebnie bandażu, bo chciałem nacisnąć na snajperkę. Dobra, to co robimy? To zrobimy sobie jeszcze dwie sekretne bronie, bo tutaj jest coś takiego, że za wykonywanie misji na mapie potem dostaniemy coś takiego jak lokalizację schowków i właśnie te schowki ja już znam wcześniej i po prostu je odkrywam. Okej, okay, muszę sobie zobaczyć. Duża brzoza obok schodu. O, jest. SWD M72. Kolejny karabin snajperski. Teraz tylko pytanie, czy lepszy? Tak, ma o wiele lepszą celność, obsługę ma beznadziejniejszą, ale obrażenie ma super wielkie. Szybko strzelność o wiele też gorszą. What? Jak to działa? Nie no, zdejmę w ten sposób. O. Ciężko mi jest... Ewentualnie trzyma, no dobra. Czyli ten karabin snajperski jest o wiele lepszy od tego. Pod względem celności. Dla mnie celność jest naprawdę najważniejsza, bo im lepsza celność... Tak, jest porównywane do broni w prawej, którą aktualnie mamy wyciągniętą. Jak teraz będę wyciągnąć karabin snajperski, to mam porównanie do broni w tej stronie. Ach, dobra. To jest strasznie mylące w niektórych sytuacjach. Dobra, mamy jedno. Mamy karabin snajperski, to teraz jeszcze kałasznika lepszego. Z granatnikiem będę chciał znaleźć tutaj. Ściśnięte F pozwala nam, no, lepiej widzieć, od razu nam się podświetlają przedmioty, to jest właśnie bardzo istotne. I tutaj także gdzieś pod jednym z takich drzew, chyba pod, też sosną pamiętam to chyba było, nie wiem czy tylko zielono, nie pamiętam dokładnie jakie to było miejsce, jest karabin, o jest właśnie, granatnik VOD, VOD oraz karabin snajperski. What? Nyga. A, dobra, się ukrył. To jest karabin snajperski, który jest o wiele lepszy od tego aktualnego. Jak możecie zobaczyć, właśnie o wiele lepszą ma celność. Lekko mniej, o ciupkę mniej szybko strzelność ma gorszą, ale to nie jest problem. Ważne jest to, że możemy do niego podczepić granatnik. I przez to, że mamy tam ze dwa granaty, to możemy takim granatem sobie pierdyknąć. O, ładujemy go w ten sposób i sru. Dobra, i możemy zmienić. Dobra. To, co musimy zrobić, to dostać się tutaj. Nie, przepraszam, nie tutaj, tylko do... Gdzie jest barka? Gdzie jest barka? Barka. Tutaj jest barka. To jest Szewczenko. To jest taka jakby przystań stalkerów. Ja tam pójdę, żeby po jakieś questy pozdobywać coś w tym stylu. Tylko ja chcę to zrobić jak najbardziej taką boczną drogą. No i to są takie początkowe rzeczy, jakie powinno się zrobić na początku. No wiecie, ja nie jestem let's playerem, który nagrywa grę pierwszy raz i wrażenia, och, pydypa i coś tam. Nie, ja jeżeli nagrywam jakąś gierkę, to znaczy, że ja ją nagram profesjonalnie, zwłaszcza taką zajebistą grę jak Stalker. Im większy mamy udźwig na swoim ciele, jak widzicie mamy nadal tutaj, że max 60 kg. Przepraszam za kolejny łuskot, niestety moja mama uznała, że czy ja się dobrze czuję, czemu mówię do siebie. To jest bardzo komiczna sytuacja, jednak nie będę
starszyznę edukować w kwestii społeczności internetowej. Okej, no wprost tutaj do Szewczenko będziemy sobie podążać. Ja wszelkiego rodzaju takie rzeczy z bieganiem będę przyspieszać, jeżeli nie będzie nic ciekawego, tak więc w tym momencie będzie przyspieszenie. Ohoho! Kto by się spodziewał? Tutaj także jest karabin snajperski, nie karabin snajperski, tylko karabin VOP Viper. To jest karabin żmija, no ale z angielskiego to jest Viper. Ma o wiele lepszą właściwości niż ten i chyba mi się wydaje, że na razie, to jest na początek tylko, będę z niego korzystać, ponieważ granatnik tutaj jest niby fajny, ale wiecie, chodzi mi bardzo o taką początkową jakby pompę, żeby ją mieć. Dobra, mi się to podoba. Do kogo ty mówisz? Do kogo ty mówisz? Czy ty, ja mam zadzwonić do psychologa? O, naprawdę. Jak możecie się domyślać, po raz kolejny pewna osoba weszła do mojego pokoju, krzycząc, że się uwstecznie. Czy to jest... To jest chyba ten teren, gdzie mogę kolejny sekret znaleźć, jakim jest... Tak, TIG RS-301, to jest bardzo dobry karabin. Niby psy, myślę sobie. Zniszczę. Warto właśnie na tego typu przeciwników ich tak strajkować i wtedy z noża ich uderzać, jeżeli wam się nie chce marnować amunicji, ale... Tak, skomlej sobie. Czy tam jest ten owy daszek? Czy to jest ten teren z owym daszkiem? Tak czy siak, karabin, który zdobyłem, to jest TRS-301. Jest niesamowicie dobry, niestety... Nie mam do niego w ogóle amunicji, on używa amunicji NATO. I to jest bardzo droga amunicja. A tu mamy wilka i zajca. Taki tylko kawał, no nie? Dobrze, udajmy się w stronę tamtej barki, bo tam... Boże, tamtej barki, ponieważ tamta barka to jest jakby taka... Stocznia stalkerów, nie wiem jak to dokładnie nazwać. Po prostu tam się stalkerzy zbierają, żeby po prostu sobie przesiedzieć. Otóż, o czym są te owe artefakty w tej grze? Są to po eksplozji reaktora atomowego w Czarnobylu. Części z tego reaktora podczas wybuchu wyleciały gdzieś tam w powietrze, daleko. I właśnie one nabyły dzięki eksplozji. To nie jest ten statek, przepraszam najmocniej. Pomyliło mi się. Wiem, że są takie lekkie przycięcia, niestety. No, ta gra. Wszelkiego rodzaju właśnie te. Tutaj jest. Nie, jesteście spoko. Wszelkiego rodzaju właśnie przedmioty w postaci śrubek, jakichś tam sprężyn czy coś, podczas tej eksplozji nabyły właściwości jakieś paramagnetyczne i każdy z tych tak zwanych artefaktów ma swoje właściwości. Jedne na przykład potrafiają leczyć nasze rany, bo zapamiętują układ genetyczny naszego organizmu, różnego rodzaju takie naprawdę sprawy. Dobra, dostaliśmy się do bezpieczne miejsce, do bezpiecznego miejsca, jak to tutaj jest to ujęte. Dobrze, ja jeszcze parę tutaj sekretów wezmę przed końcem tego odcinka. Pamiętam, że jeden był... Niech sobie to przypomnę. A, już pamiętam, gdzie dokładnie był. Ale pierwsze co zrobimy? Przejdziemy sobie tutaj. I tutaj właśnie mniej więcej zakończę odcinek, ponieważ dostanę się do środka. Słyszysz, tu tata! Siema! Sultan chce cię widzieć. Chwila! Jak говорится, dobro. Witamy na pokładzie naszego bagnołamacza. Miło mi. Powiedz mi, jak tutaj się żyje, co tutaj robią stalkerzy, to tam możecie sobie to poczytać. Co za pytanie, chłopie, schodzą na ląd ze Skadowska, żeby zbadać teren i poszukać artefaktów, strzelając przy tym do wszystkiego, co się rusza. Nie, do siebie nie strzelają. Można tutaj strzelać do swoich, ale wygląda to w taki sposób, że cię po prostu zajebią, ale nie wszyscy, tylko ci, do których akurat strzeli. Co przywiozło stalkerów? Ciekawość. Jak tu trafiłeś? Po tym, jak mózg z węgla został zniszczony, to tam coś tam miał, jakieś tam rzeczy. No, będziecie to czytać oczywiście. Jak tu trafiłeś? A, to jest to samo. Co sądzisz o bandytach?
to nie jest tak, że nie, przeszkadzają, tylko doszukuję, że jeżeli zachowują się przyzwoicie. Interesujący człowiek bardzo. Okej, to za ja chcę sobie kupić, to kupię sobie napoje energetyczne, bo one bardzo nam pomogą. Dzięki temu możemy sobie staminę wznowić. Oraz wódkę kozak wchodzi jak woda. Ona zmniejsza nam promieniowanie o 5%, ale zwiększa też nam głód. Oraz parę chlebków. Okej, to jest taka podstawowa sprawa. Pogadajmy o czymś innym. Czy masz dla mnie jakąś pracę? Stalkerzy widzieli przy pogłębiarce jakiś dziwny blask. Dobrze. No i to będzie taki pierwszy artefakt w postaci misji. No i tyle. Taki no bardzo i jak znajdziesz jakieś artefakty, to zobaczymy, co da się z nim zrobić. No właśnie. Dowiedziałeś się czegoś o sroce? Tutaj mamy... Co tam, nie jesteś ran? Pytałem wszędzie, ale nic nie wie. Doktor Wstrząs, jak możecie się domyślać. Syn pożałuje, i on jeszcze jest gorszy niż w serialu. Powiedz mi coś o sobie. Trzymaj się. Pomocy medycznej, to doktor coś mówi, tam, że za parę dni staniesz na nogi. Niego uleczyć. Wypocznij sobie przez ten czas i rozluźnij się. Herkules to są sterydy, które pozwalają nam zwiększyć udziwik na 300 sekund. Leki przeciw... bandaże będą mi najbardziej potrzebne. Ok, 400 rubli. I to wszystko? Do widzenia. No i tutaj mamy handlarza bronią i różnego rodzaju rzeczy. Masz dla mnie prawy, powiedz mi o obozie najemników, zgoda. W zakładzie ulicznym pojawili się jacyś najemnicy i umiera ciekawicy, co tam szykują. A, to będzie taka fajna misja, gdzie będzie dużo strzelania. Załatwisz to z palcem w bucie. Nie mam więcej pracy, potrzebuję informacji, co wiesz o rozbitych helikopterach. O południowy płaskowyż. To dla mnie za drogo. Na razie nie będziemy kupować tych informacji, ale to co zrobię, to na pewno sprzedam tego Akacza, ponieważ on będzie kupować, nie kupi na przykład nam takiego kombinezonu, ponieważ on jest tutaj właśnie poniżej 80% przydatności, czyli jest za mocno uszkodzony, żebyśmy mogli go sprzedać. Natomiast sprzedam mu Wintara. Proszę bardzo, to będzie 2400 rubli. Ten karabin sobie zachowam, ten sprzedam, a tego nawet nie mogę sprzedać, co jest biedą totalną. Pistolet, nie powiem wam szczerze, żeby to była jakaś przydatna broń. Dobra, karabin snajperski, karabin AK-47. Ten karabin, który ja mam aktualnie, będzie funkcjonować z tą amunicją, tak więc ja sobie... która jest przeciwpancerna, pytanie, naboje MPH, naboje płaszczowe karabinu łączą z zadowalającą skuteczność, łatwością produkcji. Duża moc obalająca, wezmę sobie te. Kup, ok. Mamy drugi rodzaj amunicji. Tutaj sprzedamy to, co tu mamy. Ten karabin sobie zostawię, ponieważ no... Znaczy wiecie co, ja nie korzystam z niego w ogóle, tak więc go też sprzedam. To jest bardzo dobry karabin, jednak to nie jest mój to nie jest moja stylowa. Granatnik oczywiście też sobie sprzedamy. Ja to po prostu wszystko pozbierałem, żeby tutaj hajsu nazbierać. Mamy już 5000. No i mamy tutaj Akacza na wszelki wypadek, bo zawsze warto mieć jakiegoś AK-47. Dlatego lepszego sprzedałem, bo był w lepszym stanie, tak więc od razu się opłaciło. I tutaj mamy schowek, w którym możemy sobie schować nasze rzeczy. Akacz niech zostanie, natomiast to, co sobie pochowam, to... To jest amunicja do pistoletu, a ja pistoletu nie będę używać, tak więc sobie odstawię go spokojnie tutaj. Tak, bo tutaj korzystam tylko z tych dwóch rodzajów amunicji. Karabin snajperski oczywiście, kałach tutaj. No i ten karabinek tutaj, tak. Dobra, to jest bardzo pozytywne tutaj zestawienie tego wszystkiego. I tutaj możemy się oczywiście przespać, jeżeli chcemy to, poczekać sobie. A tutaj mamy chyba moją ulubioną postać, Kardana. Kardan jest starym pijaczyną i technikiem. Masz dla mnie pracę? Dobra, będę się rozglądał. Potrzebuję narzędzi, które pozwolą mu na ulepszanie naszego ekwipunku. Bo wygląda to w taki sposób, że możemy tutaj sobie pancerz plus 10. Czy na pewno chcę zainstalować? A ile będzie mnie to kosztować? A, 350, okej. Dobra, zwiększyliśmy sobie pancerz odrobinę.
ochrona chemiczna. To jest początkowy pancerz, on najlepiej właśnie sobie poulepszyć odrobinę te bronie, jak tylko się da. Tego nie będę ulepszyć, bo zaraz będę miał lepszy karabin, ale no, za 2000 to możesz mnie w dupę pocałować. No możemy naprawić oczywiście za 1000 rubli. Zawsze warto sobie ponaprawić tego wszelkiego rodzaju tutaj broni i karabiny. Im bardziej jest zepsuty, tym częściej będzie się na przykład zacinać broń albo po prostu ostatecznie w ogóle się zepsuje. A, i jeszcze jedną ostatnią rzecz, jaką zrobię, to jest kupno wykrywacza artefaktów. Śpiwór też jest dobry, jednak nie będę z tego korzystać. Dubeltówka, nie. O, właśnie, widzę cię tu, słodziutki. To jest detektor niedźwiedź. A tego tutaj sobie sprzedam, sprzedaj tego, a kup tego. Niedźwiedź jest o wiele lepszym detektorem, bo tamten jak tylko nam dawał w postaci pip, 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 pip. Coś pięknego wam pokażę. Coś pięknego wam pokażę. Uwaga, stalkerzy. Zbliża się emisja. Powtarzam, zbliża się emisja. Natychmiast udajcie się do schronów. Podgłośnijcie sobie. Uwaga, stalkerzy! Emisja rozpocznie się lada chwila. Szukajcie schronienia, jeśli chcecie żyć. Jest najpiękniejszą rzeczą w tej grze. Energia po wybuchu reaktora nie zniknęła sobie w atmosferze, ona cały czas krąży na tym terenie. I'm the Liverpool gangster.